Ale myśleliśmy też właśnie, żeby zacząć robić wywiady na... Po galach. Albo to wiesz, tak, po konferencjach i tak dalej, tylko takie kurwa, nie tak jak wszyscy, no jak tam przygotowania, tylko w ogóle odrealnione, nie? Ej, w ogóle to powinniśmy tak o, bejtować, typu. Właśnie myśleliśmy zrobić takie, taki kanał. Ja myślę, ej, ale ja myślę, że to jest dobry pomysł. Ej, pamiętasz, podejmujemy jak... współpracę z Tomaszem Dzikiem i robimy nowy kanał świeży na YouTubie. Wywiady po kresce. I normalnie w... No to mówię, kurwa, no. Walona jest ściecha. Oczywiście... Nie, nie mów tak. Przestań. No ale to nie... Uspokój się. No ale Tomasz Dzik się nie kresce. Nie mów tak. Że lubi się na... Nie, ale to że lubi jakaś ścieżka rowerowa, co najwyżej, żeby się przejechać. No dobra, ścieżka rowerowa jest walona. Jest wywiad wprowadzony. I nie, mów tak. Fajny, no ale ja myślę, że to by oddało. No dobra, dawaj tych księżów na pizdę. Ja będę prowadził wywiady po połówce, kurwa, pigwowej, czystej wódki. Pojedźmy raz na te wywiady. Ale zróbmy raz wywiady jakieś. Wiesz, to co my teraz tu gadamy, to na mucho Boże, słuchaj?